Tajne oferty w grze na złoto, wymianę xp i zamianę premek, nowy program o nazwie Powrót do Akcji oraz niesamowity Batchat po Bafie. To są kluczowe tematy dzisiejszego filmu. I na dobry początek pogadajmy o naprawdę ciekawych ofertach, które zaczęły ostatnio trafiać do graczy. Podkreślam, że są one losowe i nie ma gwarancji, że każdy z nas je po prostu dostanie. Jedyne co możemy zrobić to być czujnym i liczyć, że się trafią. I do takich już Klasycznych ofert dostępnych od dawna jak 2000 golda za 3 zł, dzień Premki plus losowa ilość gratis za 5 zł, dochodzi teraz nowy pakiet, który kosztuje tylko ponad 4 euro, czyli 18 zł i zawiera uwaga 1000 golda i lepszy kurs wymiany golda na Free Expa. I ten kurs to, moi drodzy, rekordowe 1 do 50. Przypominam, że normalnie bez żadnych promocji, macie kurs 1 do 25, także różnica jest naprawdę ogromna, a nawet w ramach takich wyjątkowych promocji Dostępnych tylko parę razy w roku. Jest tu 1 do 40, więc wciąż, no jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. No ale jest też haczyk, ponieważ, no trzeba zapłacić, aby potem znów zapłacić. I kolejnym ograniczeniem jest także fakt, że maksymalnie możecie w ten sposób przekonwertować 300 tysięcy ekspa w ciągu 7 dni, a nie na przykład milion, bo tyle byście chcieli. Także, no to jest trochę słabe, no ale wiadomo, dają tyle, ile dają. Napiszcie proszę, co sądzicie o tej ofercie, czy byście z niej skorzystali. A ja także przypominam, że te wszystkie oferty możecie zawsze szukać. W zakładce sklepy najlepsze, tam powinny się pokazać. I na samym dole, jak ziedzie na sam dół, macie też często do odbioru losowy prezent. Warto go odbierać, bo to może być podręcznik, na przykład Polski, proszę bardzo. Ewentualnie pakiet na kilka tysięcy Rykspa, albo styl, który co ciekawe można sprzedać, więc na pewno przydatna sprawa. I to moi drodzy, nie koniec newsów. Ponieważ Wargaming poszedł o krok dalej choć niedawno, mieliśmy publiczną wymianę maszyn. Tu już teraz ruszają z kolejną tym razem spersonalizowaną, która dotyczy określonych czołgistów i zachęca do pozbywania się określonego przez wargaming czołgu A na rzecz czołgu B. Oczywiście za dopłatą. I wygląda to bardzo podobnie jak normalna wymiana, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie możecie wymienić każdego czołgu, na przykład tego, który się najbardziej opłaca, tylko taki wybrany przez Wargaming. I tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie, dlaczego zależy im na tych określonych premkach? Czy to jest jakiś podstęp? Z tego co udało mi się ustalić, najczęściej zachęcają do wymiany francuskiego Shermana, Revalorise, brytyjskiego Senlaka i amerykańskiego lighta T92, więc oczywiście chodzi tutaj o 8. Na na co? Na, no, na różne pojazdy, ale takie wiadomo, nieprzygięte, tylko raczej takie po prostu ok, całkiem sensowne. Więc na pewno, no nie mówię, że to jest jakaś tam zła akcja. Ktoś z tego może skorzystać? No ale jednak uważam, że gracze sami wolą wybrać pojazd, którego chcą się pozbyć, a nie tak, że Urgemiki mówi: Tego masz się pozbyć i żadnego innego ci nie dajemy do wyboru. No dziwna, dziwna akcja, jednak wydaje mi się, że wystarczyłyby takie zwykłe eventy, w których każdy może wziąć udział. Te, takie właśnie dla określonych czołgistów, troszkę mi się nie podobają. No ale cóż moi drodzy, jest jak jest, nic na to nie poradzę. Możemy za to przejść do kolejnej sprawy, i jest to wydarzenie: Powrót do akcji. Od razu powiem, że kojarzy mi się z powrotem do szkoły. Jest to event, który ma na celu zachęcić starych dowódców, starych graczy do powrotu do WOTA. Chodzi dokładnie o osoby, które nie grały co najmniej 60 dni. I my jako taki rekruter, dając komuś link, możemy za to otrzymać jeden dzień premki, trzy misje razy 5 i dwie rezerwy z ograniczonym terminem, dające plus 50% do kasiory przez godzinkę. Trochę szkoda, że rezerwy z ograniczonym terminem ogólnie, no z perspektywy rekrutera nagrody są biedne przyznamy, ale wy jako powiedzmy gracze powracający, nagrody macie już dużo sensowniejsze. Co to jest? Wypożyczenie na 7 dni CSA52C, no to jest akurat słaby ciąg, więc od razu mówię bieda. Ale jest na 7 dni burazki, to jest fajne. Jest na 7 dni AT60 też spoko opcje, ale zobaczcie, tylko dla graczy, którzy nie grali co najmniej 120 dni, więc tutaj jest taki dodatkowy wymóg taka gwiazdka. A dla graczy, którzy nie grali co najmniej 240 dni, jest na 7 dni. Figure mouse. Też fajna dziewiątka. Na pewno, jak długo nie graliście, to warto pyknąć. Poza tym, jeszcze jest bez żadnych ograniczeń: 750 tysięcy srebra, 7 dni premki i ulepszona przepustka bitewna dla rozdziału mroczny Horyzont. Więc. No trzeba powiedzieć sobie, że na pewno jako taka, gra, jako taka osoba powracająca, te rzeczy są spoko i na pewno dla tych osób postaram się dać link w opisie, jeśli nie zapomnę, choć jest późna godzina, ale muszę się skupić, także dam taki link, abyście po prostu sobie skorzystali, wydaje mi się, że no, będzie to z waszej perspektywy bardzo przyjemne. I po tym mam nadzieję ciekawym wstępie pełnym newsów, przechodzimy teraz do bitewki na niby jakim pojeździe, bo jest to jeden z najlepszych. Jeśli najlepszy magazynek 10. poziomu. I mówi tutaj oczywiście o baczacie, który jest obecnie Wyszałkiem Drzewa i który w aktualizacji 1.26 otrzymał takiego buffa. Wcale nie przesadzam, ponieważ już teraz widać po bitwach, że ludzie robią tym po 10, po 11, po 12 tysięcy uszkodzeń, a kiedyś było to nie do pomyślenia, ponieważ brakowało pocisków. Teraz one w końcu są. Mamy ich aż 50. Widzicie, bohater ma 25 zwykłych APCR i 25 kumulacyjnych. Ale, oczywiście, baw dla liczby pocisków to nie wszystko, ponieważ poprawiono jeszcze rozrzut, poprawiono celność. Mamy teraz lepszą stabilizację i mamy na dzień dobry topowe działo 105 mm. Więc nie trzeba na stoku grać i się męczyć, tylko od razu masz najlepsze działo, które wymiata. Także komfort gry zwiększył się drastycznie. No i właśnie jak to wygląda, zobaczycie tutaj na mapce Zatoka Małże. Mapa sama też uległa zmianie w tym miejscu, na środku, po drugiej stronie, więc fajnie ją zobaczyć, będziemy przynajmniej wiedzieli co się tutaj dzieje. No i teraz pojedynek z Progetto. Cóż można powiedzieć o Progetto? O, no, jest sobie w grze, no, to, to jest taki magazynek, że wiecie, no wszystko fajnie, no ale jak się do niego strzela, no to wtedy jest fajnie. No bo jeśli chodzi o jego strzelanie, to już gorzej. Tego gościa wydaje mi się porobiliśmy tak łatwo, bo on się musiał wystrzelać wcześniej, Także tutaj faktycznie z nim poszło dość sprawnie. Co muszę powiedzieć, bohater ma 200 pingów. I mimo tego, że ma 200 pingów, zrobi lepszą bitwę niż ja kiedykolwiek zrobiłem na bacie. Także to świadczy o tym, że ping mu nie przeszkadza i to nie jest taki gość, co narzeka: Ja mam 200 pingów i dlatego zrobiłem 0. Nie, gościu ma 200 pingów i daje, robi super bitwy. Także to jest tego typu gracz, nie narzekacz jak ja. No, i kiedy bitwa nam się tutaj rozkręca, bohater farmi kolejnego oponenta, tym razem jest to Sharfutur, już ponosząc pewne straty, co by nie mówić. To ja chcę tylko dodać, że dzisiaj około godziny 12, jak tylko nagram ten film, pójdę spać i wstanę, ruszamy z wyzwaniem Dycha w Dobę, czyli Tesak, Tesak, Czeski Knight. Zapraszam serdecznie, oczywiście gramy na koncie bez płacenia, bez wydawania pieniędzy. Tak aby było troszkę trudniej, ale nie za trudno. Mam nadzieję, że damy widzowie radę. No ale no to jest coś innego. My tutaj gadamy o Bacaccia, tym multi o Tesaku. No chłopie, no co ty? Więc wróć do Bata. Więc no tak jak powiedziałem, sytuacja z Batem jest prosta. no Ludzie robią tym bitwy najlepsze w historii teraz. I uważam że przyszłość jest bardzo, bardzo pozytywna. To znaczy, no wydaje mi się, że w przyszłości dobrych bitew na bacie będzie tylko więcej i więcej. Ja się aż troszeczkę niepokoi, jaka jest obecnie reakcja społeczności, bo jest za pozytywna. I czy to się nie skończy tak, jak się skończyło z AMX-em 4 pamiętacie co było? Był sobie super, super mocny i nagle Wargaming po miesiącu mówi a wiecie co, troszkę żeśmy przesadzili. Oby tak tutaj nie były. Ja tego filmu nie nagrywam też tak pozytywnie, żeby go znerfii. Absolutnie. Po prostu ym, jest wierzchołek. I chcę dobitnie powiedzieć, wykorzystajcie go, jeśli bata nie macie, bo jest to po prostu obecnie bestia. I oczywiście, jakby ktoś zapytał. A wolić TVPK? Progetto czy Bata? No, kurka wodna, no wiadomo, że Bata, bo no to jest oczywiste. Bata, bata, bata w tym momencie. Wcześniej TVPK, a Progetto to w ogóle niech tam idzie do piwnicy. Najlepiej, bo tylko tam jest miejsce tego pojazdu. Ale nie, serio, to jest przykre. Jak można było osłabić Progetto przeciętne i poprawić Bata i powiedzieć: O, fajnie! No to naprawdę jest typowa zagrywka tylko w Wargamingu. I tyle mam do powiedzenia, ok? Więc tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o sytuację Proga, Bata i TVPK. Nie mówię nic o Lionie, bo Lion to jest zupełnie co innego. I na Niedługo dojdzie nam jeszcze kolejny magazynek dwota, ten ST-62 wersja druga, ten radziecki. Opowiadałem Wam o nim, że on będzie miał takie doładowanie, czyli troszeczkę tak jak no niby prog, ale odwrotnie, bo u niego ten pierwszy pocisk ma się ładować najszybciej, drugi wolniej, trzeci najwolniej. No to będzie kolejny, powiedzmy jakiś tam magazynek, no ale wciąż nieporównywalny zupełnie z Batem, bo on będzie miał dużo mniejszą siłę ognia, będzie miał też oprócz mniejszej siły ognia lepszy pancerz, on będzie miał trochę jednak więcej odbijać. BAT to wiadomo, ma jeździć, strzelać, podświetlać. Tamten to będzie miał bardziej troszeczkę też warunków do znoszenia pocisków. No ale przypominam, że ta kampania ma się odbyć dopiero w listopadzie, więc prawdopodobnie odbieranie nagród to by było też pod koniec listopada, czyli pod koniec listopada. Aby ten st 62 wersja druga pojawił się w bitwach. No to jeszcze jest trochę czasu, no jest. Więc czy warto sobie nim zawracać tak głowę? No niby tak. Ale nie, ale jeszcze nie. No, warto poczekać jeszcze z tym wszystkim, bo kto wie, co oni tam w tych Wargamingach wymyślą. A my widzimy teraz jaskinię ostatnio powiedziałem tunel no, no jaskinię. Fajnie tutaj to zrobić, naprawdę. Mapa ta wygląda teraz milion razy lepiej, i ja tylko pułagam. gaming poprawcie lotnisko, bo lotnisko też potrzebuje takich zmian, bo jest mega ciężko gdziekolwiek wyjechać. Bohater stawia sobie na gęsi 50p. Farmi go, pik, 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 i porobiliśmy go z pomocą giesorka. No trochę szkoda, że dwie pechy w sumie mu zrobiliśmy. To trochę mało, no ale najważniejsze. Że ten Tyżkiewicz padł. Bohater ma na liczniku 5000. No niby to nie jest jakoś nie wiadomo dużo, jak prawda? No, w, y, przed zmianami można było robić i 7, i 8, więc no 5000 szał nie robi, ale jeszcze jest do zrobienia 10 koła. No, 10 koła, także naprawdę bardzo dużo. I możemy sobie powiedzieć o zestawie, którego używa Bohater. Jest to Wenta Staba Celowanie. Czy to jest dobry zestaw? To jest zestaw, którego używaliśmy. No, powiem tak. Ja używałem i polecałem go swoim widzom. Dlaczego ten zestaw był dobry przed zmianami? Ponieważ poprawiał to, co najgorsze było, czyli działo. Działo, które waliło kalafiory, było niecelne. Wydaje mi się, że w tym momencie taki zestaw jest troszkę niepotrzebny. Nie trzeba. Tego ulepszonego celowania już albo nie. Nie jest tak ważna ta staba. No, Wente bym używał, bo Wenta jest bardzo mocna po zmianach. No, bo po prostu macie ogromny bonus do wszystkiego z perkami. Także wenta jak najbardziej. Natomiast, no nie wiem, no chyba tego celowania bym nie używał. Wolałbym dać na przykład albo optykę, albo cichy układ wydechowy, żeby być ninja. Niektórzy widziałem, że Turbo pytali, czy ma sens tutaj yy, Bacza odwozić, ale wydaje mi się, że Turbo jest akurat, no przy tej prędkości, no tak średnio potrzebne, to jest tak szybkie, tu jeszcze Turbo chcesz, to co, ty chcesz latać? Ty chcesz fruwać, statkiem kosmicznym się staniesz? No nie no, statek kosmiczny, no niepotrzebny nam w of Tanks. Yy, jakby był jakiś super pancerny, prawda? No ale wydaje mi się, że statku nie potrzebujecie, także Wenta, wenta staba, ale raczej yy... no nie turbo, no chyba turbo nie, choć yy, pewnie ktoś używa i mu się gra dobrze, tak. Ja widziałem powtórki dobre, ludzie co grają tutaj ze wzmocnieniem, i to też ma sens, bo przynajmniej wtedy możesz wiesz co zrobić, więcej znieść. Możesz przeżyć na przykład jeden strzał więcej, więc to się przydaje. Udało nam się tutaj złapać Gąkiewicza. Gracz ten jest w ogromnych tarapatach. I zbiera raz, dwa, trzy, cztery pociski porobiony. O no bohater już w tym momencie prawie można powiedzieć, kiedyś batem by się za amunicji wypstrykał. Teraz tutaj jeszcze jako taką wojuje, prawda? No, powiem wam, że. Chyba na lodówkę bym teraz jakoś tutaj chciał zapolować. Bohater wie o tym, że ta lodówka była w sektorze B5. Ona może jechać. Jest szansa, że teraz na przykład wjedziemy sobie tutaj gdzieś w krzaczek, prawda? I tą lodówkę spotniemy. Właśnie, bo ona była tutaj wcześniej już wykryta. Czy ona tu mierzy? No my do końca nie wiemy. Ja nie widzę z takiej odległości. Mierzy tu niedobrze, ale dostała pechę. Jeszcze babok zobaczcie, pracuje. Bohater może wykorzystać te zarośla. Jeszcze jest Lansen po prawie, Wiem, ale lodówka groźniejsza. 430 na hita. Nie weszła pierwsza w niego pecha. Druga pecha już siada pięknie. No i to lodówkę porobić. Jest Lansen, wiem, ale wydaje mi się, że bohater no musi tutaj dobijać lufę. Rywale mają przewagę i czepną. Dawaj lodówkę. Dawaj lodówkę. Jest lodówka i przez krzaczki tutaj. Trochę brakuje opuszczania, wiem. Ale nie, no wydaje mi się, że go porobimy. Jeszcze jedna. Pięknie, pięknie. Pięć fragów jest, jest. No i wracamy do gry. To może trochę za dużo powiedziane, bo Hater ma 300 pingów momentami. Nie, no to jest masakra. Jeśli on robi 9 koła, mając 200, 300 pingów. To jaki on by miał wyniki, jakby miał Ping 20? Chyba dobre. Tak mi się wydaje. Nasz teammate w Giesorku dostał tutaj wskazówkę od nas, aby jechać po Arte. No bo ona tutaj nas gnębi, trochę przeszkadza, prawda? No to jest fakt. Dobrze byłoby się pozbyć tego baboka nieszczęsnego. Nie wiemy tylko, czy Giesor wygra taki pojedynek, bo tam na ogrysku co nie? Wygrał. Okej. Okay. Giesor wygrał z Lorką. Mm, dwóch na czterech. Niby do wygrania. Pocisków jeszcze sporo. Kobra teraz zobaczcie. Ulała się. Lansen też wykryty. Dużo dobrych wieści. Tylko, żeby ten Giesor przyjechał, prawda? Bo Bohater tutaj kara Lansena, ale zobaczcie, że susie knęło na z prawej strony. Bohater wydaje mi się trochę tutaj zlekceważył te czołgi, które są w okolicach kapa. Tak wyjechał na tego Lansena z jajami. No i nie wiem czego oczekiwał, ale raczej niczego dobrego. Próbujemy zająć krzaki i z nich wykryć czołg. 14 sekund czasu jest już mało. Pamiętajmy, że tam czołgi też mają zarośla. 8, 7, 6, 5. 4, 3 i moi drodzy, trafiamy na ślepo. Nie mam pojęcia kogo, ale tylko raz, druga pecha nie weszła. Trzecia, znów trafia. Naprawdę ładnie tutaj żeśmy postrzelali. To wyszło elegancko. Chyba no, Su musiało tam dostać. No, nie ma innej opcji. Albo ten Charioter ewentualnie w gąskę, ale chyba no, Su. No i cóż, tak, Su dostało, zobaczcie, ma 300 życia. Su, niestety, co trzeba powiedzieć, sobie zdjęło nam Giesorka, więc jesteśmy sami na trzech. Bohater kończy, kończy już przeładowanie 11 kumuli, czyli no, wystarczająco, żeby to ugrać. No, też rywale na ogryskach, prawda? Rozglądamy się, szukamy tego Lansena. Próba wykrycia SU. Jest ten radziecki niszczyciel. Trafiamy go Lansen. No niestety w połączeniu z Charioterem daje radę. Przegrywamy bitwę. Mając 7 fragów i 11 prawie 1000 uszkodzeń. Zabrakło tam minimalnie do 11 tysięcy. Ale no i tak. Super bitwa w takich warunkach. Na zmienionej mapie. Wydaje mi się, że warto było ją wam pokazać. No, czy bohater mógł to wygrać? Ja powiem w ten sposób. Nie wiem. Mi się gra ciężko z pingiem 100, więc nie mam pojęcia, jakbym grał z pingiem 200, jakbym sobie to wszystko wyobrażał. Wydaje mi się, że trochę szkoda, że pod koniec straciliśmy te 455 życioczu. To było, wydaje mi się, dość bolesne, przykre. Gdyby tak się nie stało. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej życia pod koniec, no to może dałoby radę to ugrać i wtedy byłoby ponad 12 koła. To w ogóle byłaby sieczka. I jeszcze taki wyciąg. Tak czy siak, baczat, poza miata wydaje mi się wciąż w tej bitwie. Zrobił super robotę, pokazał jakim jest magazynkiem i dlatego wam go oczywiście polecam. No i słyszymy się dzisiaj moi drodzy na wyzwaniu. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!